Witamy, witamy w Pili Pili Garden. Okej, właśnie w tym momencie udajemy się do Pili Pili Garden. Idziemy przetestować tam kuchnię, basen, coś do picia i zobaczyć, jak tam wygląda i po prostu chwilę tam spędzić trochę czasu. Pili Pili Garden znajduje się z Dżambiani w stronę Makunduchi po lewej stronie. O! A więc na samym początku wita nas plakietka, znak, park, czyli parkujemy tutaj swoją furę na parkingu i widzimy piękne palmy i wejście na obiekt Pili Pili Garden, Pili Pili Garden 2021. Zobaczmy, co tutaj jest. Nie ma nic, jest tylko szlaban i tu już mamy pierwszy basenik. O, już go tutaj musimy szybciutko podpatrzeć. Tu mamy pięknie osłonięte pięknymi palmami. Ładnie bardzo to wygląda. O, i ekskluzyw basenik. Tutaj też pięknie to wszystko wygląda. Leżaczki, pufy. No, muszę wam powiedzieć, już mi się zaczyna podobać. Sprawdzę tylko wodę. O, ciepluteńka. Jest pięknie, naprawdę. Jest cudownie. Jest cudownie. Są drzewka papai. Zobaczcie, tutaj są małe drzewka papai. Za niedługo, jak tu przylecicie, będą owoce, które będzie można zrywać i jeść. No piękne, piękne drzewko, piękne drzewka. Kurde, żeby w Polsce takie rosły, ale bym chciał. Ciekawe. Tutaj piękne, piękne lampeczki, zobaczcie, tutaj takie jeszcze. Wieczorkiem jest tutaj na pewno fajnie oświetlone. Zakaz palenia, no smoking. Tutaj piękne żaróweczki. Piękne żaróweczki. No, można naprawdę się zrelaksować przy fajnym baseniku, ale z tego, co wiem, to nie jest jedyny basen w tym obiekcie, więc idziemy dalej, zobaczymy, co tam dalej się dzieje. Okej. No zobaczcie, garden to jest tutaj przepiękny. Garden jest przepiękny, tutaj nie wiem, co tutaj będzie, tutaj może będą jakieś występy. Tam sobie pan siedzi. I idziemy dalej, idziemy dalej. Pojawiają się pierwsze obiekty, pierwsi ludzie, pierwsi goście. Witam. Telewizja? Proszę? Telewizja publiczna? Tak, telewizja publiczna. Od Jacka? YouTube. Od Jacka Kurskiego? Nie, nie. Nagrywamy tutaj o obiekcie Pili Pili Garden. Jak wygląda. Meczyki? Proszę? Myślałem, że takie meczyki napisane. Nie, tutaj, tu napisane coś. A, Majerski. Tak, mmajerski.pl. Tak jest, recepcja. Chyba jeszcze nieczynna, chociaż nie wiem. Mamy tutaj reception information. A, dobra, dobra. A, dobra, dobra. No, czyli już wiemy, że pani z recepcji często siedzi tu po prawej stronie. A tutaj to jest tak rzadziej. Dobra, spoko, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo nas tutaj na tą chwilę póki co interesuje bardzo restauracja, bo my jesteśmy głodni, to jest pora obiadowa. Chcemy coś zamówić do jedzenia, do picia, z pięknym widokiem na ocean. No, zobaczcie się, tutaj pierwsze prywatne pomieszczenia, więc nie będziemy tam komuś prywatnie wskakiwać. No tutaj kolejny niezły budyneczek z czym? Z tarasikiem takim fajnym, prywatnym. No, mega. No i tutaj fajne leżaczki. Ciekawe, gdzie Dorota mi uciekła z M-ką. Pewnie do restauracji. Tam widzę, jest drugi basen, który zaraz będziemy kręcić. Tu jeszcze tylko chcę wam pokazać ten ogród. No bo skoro garden, piękna palma, no to muszą być piękne, piękna roślinność. O, tam widzę, tam basen i tam już widzę M-kę chodzącą. Więc tam będzie dzisiaj większość dnia spędzona. Fajne muszelki sobie wiszą, fajnego to daje uroku. Fajne też są te zadaszenie takie, kurczę, tylko z samych patyków. Zobaczcie, daje dużo cienia, bardzo dużo cienia. Bardzo fajne, przewiewne, bardzo tak wygląda to rajsko. No bardzo mi się tutaj to podoba. Bardzo mi się to tutaj podoba, ta leżanka. Chętnie bym sobie tutaj poleżał.
fajnie skonstruowana z takich z ich tutaj tutejszych kurczę tych. No tak wszystko tutaj, wszystkie meble są w ten sposób zrobione. Właśnie. I tą liną tak owinięte, kurde, nie chcę tak powiedzieć lina, bo to na pewno nie jest lina, ale lina to może być to, a to jest naturalne, nie wiem czy to jest kokosa czy z czego, ale tak to wygląda. No i te muszelki też bardzo fajnie wyglądają, dodają fajnego uroku, no wygląda mega. Idziemy dalej w stronę restauracji. W sumie mogliśmy iść może tamtą lewą stroną, dobra, jeszcze pójdziemy tamtą lewą stroną. Zaraz wejdziemy do restauracji, ale przejdziemy, jeszcze zobaczymy co tutaj jest. Mam nadzieję, że wiatr nie będzie zbyt mocno wiał i coś na filmie będzie słychać, mimo tego, że może troszeczkę szumieć. O, tutaj pan ochroniarz, tutaj kolejne prywatne mieszkanko z pięknymi kokosami, piękna palma. No jest konkret, jest restauracja i jest pierwszy widok na ocean. O tak, ale widoczki, ale oceanik. Jumbo, hello, Hakuna Matata. Dobrze, bardzo dobrze. Dzień dobry. Yes, very nice shop. No. Właśnie w tym momencie nie wiem, czy mamy lekki przypływ, czy co my tam mamy, ale obrazki mamy przecudowne. Ja pierdzielę. Żeby w Polsce takie morze było na północy, w Trójmieście, to by to było cudownie. A co to za jaszczurka tu chodzi? Ej, jaszczurka. Nie wchodź tu. Idź tam normalnie. Ja już się wracam. Jaszczurko. Przyszłam do ciebie. Przyszłaś do mnie? No to świetnie. Chodź, ja idę tutaj do restauracji na razie, póki co. Później pokażemy drugi basen, ale najpierw coś zamówimy. No wiem, właśnie widziałem, no. Hello. Jumbo. Tam taka dziewczynka, która ma koleżankę i ta dziewczynka powiedziała do drugiej, żeby się nazywała Ewa. Coś ty. Już ją poznałaś? Nie, ona się nie nazywa tak. Aha. Maybe first drinks for me. Kilimanjaro. Juice. Maja, jaki chcesz? How mango juice. Mango. Pineapple juice. Mango albo pineapple. Na monitor laptopa dwa słowa o giełdzie Binance.net.pl. Jest to giełda, na której tradujemy, kupujemy, sprzedajemy kryptowaluty, przechowujemy kryptowaluty, także Binance.net.pl. Pracujemy, zarabiamy. Jeszcze raz wrócę tylko do tych kolorów oceanu, po prostu są przepiękne.
Okej, przyszło jedzonko. Zobaczcie, tak wygląda pierwsza porcja dania. Zapomniałem, co tutaj było, ale to widzicie. Tutaj mamy drugą porcję, pięknie wygląda. I jeszcze trzecia porcja. Tak to wygląda. Siedząc w Pilipili, możecie posłuchać Pilipili Radio. Chcę wam tylko jeszcze powiedzieć, że obiad był przepyszny, rybka była idealna, mięciutka, rozpływająca się w ustach, bardzo dobra. Chcę wam tylko jeszcze pokazać, jaka jest pogoda w Pilipili Garden. No pogoda jest idealna. Tutaj mamy sklep, pana Masaja. Na pewno trochę wieje. Chcę wam jeszcze tylko pokazać, jak wygląda z bliska ocean i dotknąć go, czy jest naprawdę taki ciepły, jak się wydaje. Piękny piaseczek na plaży, piękny, bialutki, czyściutki. Piękne widoki i jeszcze tylko woda, sekundeczkę, o tak, już czuję, jaka cudowna woda, wow, gorąca woda w Pilipili Garden, specjalnie na zamówienie, czad niesamowity, wow, jakie widoki, jaki ocean, jakie kolory. Świata. Zostawcie łapkę w górę dla Pilipili Garden za te cudowne widoki, które tutaj widzicie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo na tym kanale też pojawią się inne obiekty Pilipili. No i dużo innych ciekawych filmów z Zanzibaru i z całego świata, Tajlandii, Jamajki i jeszcze całego innego, całej reszty świata. Ale cudownie. Jeszcze tylko pokażę wam z tego ujęcia tutaj to miejsce czaderskie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Basen, Emma, Dorota i Pilipili Garden. Tak jest. Tak to wygląda.